PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczynają największą kolejową inwestycję w historii województwa śląskiego. Jej efektem będą bezpieczne podróże, nowe przystanki oraz większe możliwości w ruchu pociągów. Od września tego roku rozpoczęła się przebudowa torów, rozjazdów i 4 wiaduktów w Katowicach. Inwestycja na linii Będzin - Katowice-Piotrowice jest dofinansowana ze środków unijnych w ramach instrumentu CF - Łącząc Europę. Wiadukt nad ulicą Kłodnicką. Jak możemy zauważyć, rozpoczęły się pierwsze prace rozbiórkowe. PKP PLK już rozpoczęły warte 4 miliardów złotych prace w Katowicach. Firma Torpol przez 4 najbliższe lata ma zbudować dodatkowe tory od Szopienic przez centrum Katowic aż do Piotrowic. Powstaną też nowe przystanki Katowice Akademia, Katowice Uniwersytet oraz Katowice Kokociniec, zaś pozostałe przystanki zostaną przebudowane, a ten w Brynowie przeniesiony bliżej autostrady A4. Wiadukt na ulicy Bagiennej. Wiadukt na ulicy Granicznej. Jak możemy zauważyć, rozpoczęły się pierwsze prace rozbiórkowe.
Wiadukt na ulicy Mikołowskiej.